Kolejny raz internetowy Teatr Telewizji Polskiej zagościł w szkołach na Mazowszu. W szkole podstawowej w Maszewie Dużym koło Płocka przygody Calineczki wprost ze sceny teatru w Gorzowie Wielkopolskim śledziła ponad setka uczniów. Spektakl jest grany na żywo, specjalnie dla takich dzieci jak wy właśnie, które mają mniejszą możliwość chodzenia do teatru i tutaj możecie oglądać wszystkie sztuki, które wam się podobają. Tym razem były to losy Calineczki w adaptacji aktorów z teatru imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim. Musical na motywach baśni Hansa Christiana Andersena to pełna humoru fantazja o dorastaniu i poszukiwaniu przyjaźni we współczesnym świecie. Teatr jest fajny. Wszystko na żywo jest. W zespole szkół w Maszewie Dużym uczy się ponad 400 dzieci z terenu gminy Stara Biała. Dzisiaj już po raz trzeci uczniowie mogli zobaczyć internetowy teatr telewizji. Lubię teatr, bo tam jest wszystko dobrze zbudowane. Teatr dla dzieci na żywo to projekt Telewizji Polskiej. Od ubiegłego roku 14 spektakli obejrzało już ponad 350 tysięcy uczniów z 4,5 tysiąca szkół w całej Polsce. Projekt skierowany jest głównie do małych, położonych daleko od miast placówek. Tutaj mamy dostęp do różnych ekip teatralnych, możemy zobaczyć różne ważne miejsca, gdzie dzieje się kultura na żywo i dzieci mają też do tej kultury w takim właśnie pełniejszym wymiarze dostęp, także pomysł jest świetny. 7 listopada uczniowie zobaczą internetową transmisję Antygony z teatru imienia Żeromskiego w Kielcach.